uderzał po ciosie Szewczyka, ale udało mu się odwrócić losy pojedynku. Na razie jeszcze nie mamy ciosów. Zaczyna lewy, prawy Ambro, ale nie doszło do twarzy. O i od razu obala, co za wyniesienie! Ależ wyniesienie! Ale czy będzie tutaj gilotynka? Jest ręka, ale raczej się nie zapowiada tutaj nic groźnego. Powiem z tym najwyższym poziomem technicznym. Zobaczmy, noga jest przełożona, musiałby tylko to wszystko ładnie dopiąć, choć wydaje się, że jest daleko, a Piotr Szczurek dobrze mu to utrudnia, zdając kolejne ciosy. Cios za ciosem tutaj jest obok nas narożnik miejskiego drwala, który tak krzyczy, że my sami siebie nie słyszymy. Próbują mu podpowiedzieć, co teraz zrobić, ale raczej Piotrek nie jest zagrożony. Chociaż... Próbuje trójkąta dopiąć i według mnie ten trójkąt jest. Piękny slam! Do trzech razy sztuka, panie i panowie. Ale dopina, dopina. Według mnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, może mieć tego trójkąta. 10 sekund. Czy miejski dwal? Tak, miejski dwal wyciąga głowę i ma pozycję boczną. Przypomnijmy, łokcie w FMMA są zakazane, jednakże w pojedynku Murański tańcula. Łokcie będą mogły kroić rywali. Chociaż... Ale jednak te próby końcówek były bliskie. Było ciekawie. Zaczynamy. Ambro trafia lewym. Teraz od razu schodzi i chyba gilotynę włapał Ambro. Gdyby teraz skoczył nogami na jego biodra. Znowu. Kolano! Kolano jeszcze raz. Piękny rzut. Co to było? Ależ nam tutaj rzuca. Właśnie takich zawodników kochamy najbardziej, a Piotr Szczurek może sobie tutaj naprawdę pięknie wytorować swoją własną drogę do Fame MMA, do kolejnych starć. No i właśnie teraz można tą walkę śmiało pokazać hejterom i powiedzieć, o co wam chodzi, gdzie tutaj nie ma dobrego poziomu sportowego. To dopiero pierwsza walka, ale oczywiście wiemy, o co chodzi, poziom wzrasta, to już nie są pierwsze gale Fame MMA, to już jest gala numer 10, a poziom sportowy rośnie zdecydowanie z eventu na event. W ten sposób może dać się przeleżeć, a kolejna porażka Fame'a na pewno nie byłaby mu na rękę. No właśnie, a przypomnijmy, że walki trwają 3 rundy po 3 minuty, a więc no ten czas dosyć szybko upływa. Akcja, nic nie robi. Co teraz zrobi Szczurek? Dostaje ciosy, ale wiadomo, że z dołu te ciosy nie ważą aż tyle. Ciągle tam szuka tego albo trójkąta, albo tej go-go platy. Że próbuje przepchnąć nogę, pomaga sobie dłonią. Została minuta pierwszej, drugiej rundy. Krzyczy narożnik Szczurka, uważaj na balachę, uważaj na balachę. Oj, czyżby mieli powoli rację, że będzie znowu do Ambro próbował poddawać? A i teraz będzie miał boczną i Piotr Szczurek zdecydowanie będzie miał teraz jeszcze większą przewagę w tym starciu. Bardzo, bardzo mi się podoba praca Ambro z dołu, natomiast no niestety ona nie jest do końca efektywna. Szczególnie kiedy runda trwa 3 minuty. A no właśnie. Bo drugą rundę, panie i panowie, zdecydowanie wygrywa Piotrek, czyli miejski drwal. I jeżeli nie mylimy się za bardzo, to w tym momencie jest dla niego najprawdopodobniej 2-0. Więc jeżeli Ambro chce wygrać to starcie, no to w trzeciej rundzie musi postawić wszystko na jedną kartę. Ambro musi starać się no, w tej pozycji tylko trzecia. Z całych sił iść do końca. Albo nie dać się obalić. Piękna piątka i zaczynamy. I zaczynamy. O, zaczyna mocno, cios za cios, ale wpada oj, w rywala, bardzo trafił, ładnie. Ale znowu, dlaczego Ambro nie punktował, dlaczego Ambro nie trzymał dystansu, on od razu chciał znokautować rywala, a to się skończyło w ten sposób, co w pierwszych dwóch rundach. Aktywni, ale zostało 20 sekund, no to Ambro teraz musi naprawdę włożyć całą siłę w swoje ciosy, ale od razu w nogi. Broni Ambro, ale to zabiera mu czas, 12 sekund. Jeżeli Ambro w jakiś cudowny sposób teraz nie złapie gilotyny albo nie wstanie, nie uderzy mocno, to chyba będzie koniec na korzyść jego rywala. Ciężko wstawał. Widzieliśmy, że nawet sędzia musiał koniec. Interweniować. Mamy koniec trzeciej rundy. Tak. Tak bogata w różne akcje techniczne, to co będzie dalej? Oj, będzie ciekawie, a w następnym starciu, przypomnijmy, Mikołaj Śmieszek zmierzy się z Michałem Gałą, czyli Polish Top Model. Czy Top Model będzie potrafił się bić? Zobaczymy, ale ekipa warszawskich koksów bardzo mocno mówiła, znaczy bardzo dużo mówiła o tym, że bardzo dobrze spisywał się na sparingach, może być ciekawie. W pierwszym pojedynku jubileuszowej gali Fame MMA 10
po jednogłośnej decyzji sędziów zwycięzcą zostaje Piotr Miejski-Drwal! Szczur!